Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. Witajcie moi kochani widzowie. Jesteśmy dzisiaj w Austrii. Jedziemy na przełęcz Timmelsjoch. Mamy taką piękną, o, za mną panoramę. Teraz zatrzymają się na śniadanie. Pogoda dopisuje, mamy 21 stopni. Jest delikatny wiaterek, ale fajnie. Teraz sobie, o, zjemy śniadanie. Na śniadanie mamy, o, Red Bullka, bułeczki i rybkę. No, jest godzina 12 i cały dzień mamy na jeżdżenie po Austrii. Witajcie ponownie. Jesteśmy na przełęczy Timmelsjoch. Ta piękna panorama Alp. A my będziemy tą drogą wbijać się na górę. Zobaczymy. Ogólnie celem jest dzisiaj zaliczenie muzeum, ale czy to się nam uda, nie wiem. Czy muzeum jest otwarte, czy nie. I po zaliczeniu muzeum opcja jest taka, żeby jechać na Italię i tam zrobić kemping, a jutro do domu. Okej, jesteśmy na Timmelsjoch, przy muzeum. Zaraz idziemy zobaczyć do środka. A tam za mną idzie dalej trasa. Przełącz. Idziemy zobaczyć panoramę, co tutaj jest. W środku. Teraz trzeba było zapłacić. Wchodzimy. Masakra. 5 minut walki. A do góry jak byk napisano. Ile do nabycia w restauracji. O mój Boże. Jest tu tego masa. Bilet kosztuje 15 euro za wstęp. Ja też lubię oglądać stare motorki. To jak najbardziej. Jeszcze 65 koron. No. Dobra, krótkie podsumowanie, bo wychodzę już z muzeum. A więc tak, czy się opłaca, czy się nie opłaca, nie wiem. W sumie szału nie ma, 15 euro kosztuje. Motocykle stoją. Jest taka
można powiedzieć. Jedna hala, ale jak za 15 euro, to jak to mówią, przysłowiowo dupy nie urywa. Więc sami musicie zdecydować, czy chcecie tam wejść, czy nie. Na własną odpowiedzialność. Mit Gatte. Trzeba trochę pamiętać drogę. Ładny widok, ładny. Dobra, tak szybko z łapeczki. Dotarłem na kempingplac we Włoszech. Przejechałem na drugą stronę. Właśnie rozbiłem namiot, jak widać. Będziemy gotować spaghetti tradycyjnie. No i mam jakieś piwo, nie wiem, czy to jest regionalne, czy nie. Forest. Zimne, bo z lodóweczki, to szybko wiecie. Miejscowość ładna, ale cenę za kemping mają po prostu masakra, nie? Zapłaciłem najwięcej w życiu. Tak jak jeżdżę i podróżuję, to jest mi najdroższy kemping, który kosztował mnie za jedną noc 29 euro, nie? Więc gruby temat. 29 euro za kemping, więc masakra. Ogólnie motyw jest taki, że muszę zrobić sobie jedzenie z namiotu, bo popadało. Teraz tak przestało, delikatnie wyżej. Delikatnie wyżej.
się chyba gotować. Makarony już się gotują. A na dworze pada. No, przestało padać. Smażamy boczek. Tam się odcedza makaron na płocie. Trzeba sobie jakoś radzić. No, to najprostsza potrawa świata jest zrobiona. Trzeba tylko spakować to wszystko i w drogę.